Jestem. Dzień dobry. Cześć wam wszystkim. Tradycyjnie zapalam sobie tutaj świeczkę razem z wami. No i gościom na pewno to się spodoba, bo oni są tacy zanurzeni duchowo, metafizyczno, psychologiczno i tak dalej. Zresztą za chwilę ich poznacie i widzę, śmieję się, słuchajcie, oglądając moich gości, jeszcze ich podtrzymam w tej poczekalni, bo oni nie są do końca technologiczni, ale to jest, jak wejdziecie później na ich profil, to zobaczycie, że to jest cały urok płynący z tej prawdy w ogóle, która stamtąd wyziera, ale patrzą na tą naszą technologię, która się tu rozwijała. Kawkowicze, moi kochani, jesteście już od niektórzy takimi hard user jesteście od 2 miesięcy, więc widzicie, jak to się polepsza jakość, jak my to robimy na waszych oczach razem z wami. Więc widzę moich gości, którzy tak, ojejku, ojejku, co to się dzieje, to jakaś taka profesjonalna sprawa jest. Ale ja też zaczynałam, jak pamiętacie, tak się uśmiecham życzliwie, bo właściwie pamiętam swoją pierwszą kawkę i jak odeszłam z telewizji i właściwie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i tak sobie pomyślałam, że się połączę z moimi ludźmi, a w ogóle to pomyślałam, że się zmobilizuję, żeby wstać wcześniej i może ja bym robiła takie kawki, tak się naczytałam wtedy, że te rytuały są ważne i żeby być dobrym dla siebie i znaleźć te 5 minut rano dla siebie i że potem się okazało, że badania, że my nie znajdujemy nawet 5 minut, że kobiety nie mają swojego miejsca w ogóle w domu, nie mają swoich 5 minut. I tak sobie myślałam, kurczę, a tu kobiety, ja kobieta, no to może ja będę się tak łączyć rano na te 15, stąd była kawka 15, to do tych Państwa, którzy dopiero tutaj są po raz pierwszy albo nie znają historii naszej kawki, która się już toczy od 2 miesięcy. I właśnie ja sobie myślałam, o, będę się z wami tutaj łączyć, będę z tymi, poznam tych moich ludzi, zobaczę, a to będzie też takie dla mnie terapeutyczne, że będę usensowniać swoje życie, będę jakoś miała taki cel, taki rytuał, taki porządek, no i będę miała te 15 minut dla siebie i was będę mobilizować do tych 15 minut. Te pierwsze kawki to były, pamiętacie, o tych rytuałach, żeby mieć swój kącik, swoje miejsce, żeby dać sobie te chwile dla siebie, zanim dzieci wstaną, zanim psy zaczną szczekać, zanim słońce wyjdzie. I tak miała być kawka 15, ja z tym telefonem na Instagramie, pamiętam, tutaj w ogrodzie siedziałam, trząsłam się ręka, nie? I tak pamiętam, nadawałam, szukałam zasięgu, a potem jednak z komórki przeszłam na komputer, a potem z komputera przeszłam na kabel, a potem z kabla przeszłam tam, a potem Daniel się włączył z drugim komputerem, a potem przeszliśmy do StreamYarda i się to zrobiło. I się zrobiło takie studio. I dlatego tak jakoś patrząc na dzisiaj na moich gości, tak sobie przypominam te miłe początki właśnie takiej spontaniczności, ale ja głęboko wierzę w to, że rzeczy najpiękniejsze wychodzą po prostu z serca i z takiej potrzeby. I jak tą potrzeba jest taka czysta i prawdziwa, że chcemy się dzielić z innymi i chcemy po prostu dawać światu, oddawać światu, a nie z tyłu jest komercyjny cel, a muszę na tym zarobić, no to znacznie lepsze rzeczy się dzieją chyba. I dzień dobry, tak sobie pogadałam właśnie. Pamiętacie początki, no widzicie. Pamiętacie, niektórzy, w ogóle też mnie wzrusza, jak niektórzy z was je rozpoznają od początku, bo też było łatwiej, było nas chyba pierwszego dnia, nie wiem, tam. I tak się zdziwiłam, pamiętam, że było ze 400 osób chyba, czy myślałam się, Boże, Jezu, jednak świat o mnie nie zapomniał w 3 dni. A potem pamiętam, słuchajcie, taką historię, no bo jak ktoś odchodzi z telewizji, to często, zwłaszcza jak ma takie trochę cechy narcystyczne jak ja, no to sobie myśli, no tak, no to już jest koniec. Świat o mnie zapomni. No to się pobawiłam. No i pamiętam, że chyba z 2 tygodnie, zaczęłam robić te kawki, ze 3 tygodnie minęły, ja pojechałam na wspólną, tam gdzie była redakcja moja, w której pracowałam, Dzień Dobry TVN. I słuchajcie, weszłam do piekarni i jakaś pani do mnie podeszła, powiedziała, dzień dobry. I ja pierwsza myśl taka w głowie, o, jeszcze świat mnie pamięta. I taka elegancka, starsza pani, pamiętam, taka naprawdę bijąca od niej w ogóle inteligencja z twarzy, klasa taka, nie? Myślę sobie, to jest widz, to jest mój widz, on mnie jeszcze pamięta, nie? I nagle słyszę, ona do mnie mówi, oglądam kawkę. A ja sobie myślę, o matko jedyna w ogóle, że to w ogóle jest inny świat i że on też jest w ogóle. I tak mi było miło i w ogóle wiele miałam takich, słuchajcie, sytuacji na wakacjach, czy tutaj w Milanówku, w sklepie, gdzieś, zwłaszcza jak was zachęciłam, żebyście przychodzili i się cały czas was zachęcam, ci, którzy są po raz pierwszy albo nie słyszeli mojego statementu na temat tego, żebyście się witali po prostu i żebyście się nie wstydzili. Trochę głupio mi to mówić, bo to jest takie też z poziomu ego, nie? Że nie wstydźcie się podejść, bo nie każdy musi chcieć podejść, ale jeśli chcecie podejść, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie też w ogóle, nie? W takim sensie, że głupio, że to mówię. Ale czasami ludzie chcą, albo chcą, nie wiem, pozdrowienia dla swojej mamy, która lubiła, albo teściowej, tak?
albo coś chcecie, albo chcecie się przytulić, albo podać rękę, no to to jest mi bardzo miło w ogóle. Ja na to zawsze dobrze reagowałam i uważałam to za część swojego życia po prostu i też pewnie to życie otworzyłam dlatego, że sama to lubię, więc jeżeli mnie gdzieś spotkacie, no to ja was zachęcam do kontaktu i żeby się przywitać, bo to jest wzajemnie bardzo miłe po prostu. Tak, dostaję też takie informacje, że mnie nie, ktoś nie lubił w TVN-ie, a teraz mnie lubi. I to, wiecie, to też jest u mnie tak, ale dlaczego mnie nie lubiłaś tam? A potem sobie myślę, no tak, no byłam w trochę innej roli, o tym można by zrobić osobną kawkę, nie wiem, czy byłaby ciekawa, ale znacznie lepiej się czuję w tej roli, to prawda, też się lepiej czuję i też mam poczucie, że mogę być bardziej sobą i mogę być bliżej z wami. Ja pokochałam z kawki, nie z telewizji, no właśnie. A może jest tak, wiecie, wszystko jest po coś, też o tym często gadam. O, a teraz słychać? Tak? Dobrze. Jakoś się wyciszam. Ręką nie ruszam, a się wyciszam. To jeszcze raz powiem. Byłam na parku linowym. To było już? Kiwnijcie głową. Było. Byłam na parku... A, jak poznałam Martę i Darka? Po tym moim statemencie też o tym, żebyście mi polecali różne osoby, żebyście podchodzili do mnie i tak dalej, to się zaczęło dziać. I pojechałam nad morze. I gdzie my byliśmy nad tym morzem? Takie piękne miejsce. W Lubiatowie, tak. To też się łączyliśmy z Lubiatowa i moje odkrycie Lubiatowo. I byłam, słuchajcie, w parku linowym i podeszła do mnie Ola. Pozdrawiam cię, Ola. Marta i Darek, to jest wasza jakaś słuchaczka. To nie jest chyba ta wasza psycholożka, Ola, o której mówiliście, że jest taką hard userką waszą, że jest, dziękowaliście jej, że jest zawsze na waszych też live'ach, ale to jest Ola, która też was ogląda i siedziałam sobie na takim hamaku i Ola do mnie podeszła. Powiedziała mi też, że w telewizji mnie nie lubiła, a teraz mnie lubi. To też było. Wszystkie wątki się jakby zazębiają. I słuchajcie, o, jednak już słyszycie dobrze. I ona mówi do mnie, no i oczywiście to było, wiecie, to 110 minut czy 15, może z 15 to było, kiedy poznaję historię jej życia, ona jest podobna do mojej historii życia, okazuje się, że kawki mają sens i mówi do mnie, że zapraszam fajnych gości, ale muszę koniecznie zaprosić Martę i Darka z Kodu Emocji. No więc ja od razu już nerwowo telefon, gdzie oni są, co to za kod emocji. No i sobie oglądam, mówię, dobra, sobie zapamiętałam, zrobiłam screena, potem dzwonię do mojej przyjaciółki, której Justyny Marciniak, która tu często jest, która jest taką dla mnie najlepszą psycholożką, nie będąc psycholożką, ale ona zaliczyła wszystkie możliwe metody pomagania sobie, poszukiwań, rozwoju osobistego tak zwanego i mówię do niej, słuchaj, a ty tam wiesz o tym kodzie emocji?
Ona mówi, no tam o Nelsonie. Ja mówię, no ja nawet nie czytałam Kody emocji Nelsona, więc tym bardziej jestem dzisiaj się cieszę na tę kawkę. Ale już sobie wczoraj poczytałam. I mówię, dobrze, a ty znasz jakiś specjalistę? Ona mówi, tak, tak, jest tam kod emocji. Ja mówię, dobra. No to potem gadam z kolejną koleżanką i mówię, słuchaj, taką też, która tam działa w rozwoju osobistym. Ona mówi, no kod emocji to podstawa. Ja mówię, Boże. No i się okazało, że cały jakby świat i wszechświat mnie prowadził do Marty i Darka. Dlatego ich zaprosiłam i w ogóle dziękuję, że też witam Olę z parku. Właśnie, Ola z parku jest Ola z parku w ogóle. Ona się tam tutaj pokazała. Jak będzie Ola, to się Ola pokaż, to cię tutaj może cię rozpoznają Marta i Darek. No i potem weszłam i też zapraszam was oczywiście, na pewno to zrobicie, bo często się przenosicie do tych fajnych ludzi, którzy tu przychodzą, ale właśnie sobie zaczęłam oglądać ich różne live'y i to, co mówią, i mi się spodobało i pomyślałam sobie nawet, że nie będę się przygotowywać tak bardzo, bo wtedy zagaduję trochę tych gości, nie? Ja dobrze, za dużo gadam wtedy, jak jestem taka mądralińska, tylko że po prostu przyjdę z takiego poziomu, że nie wiem, a jak wiecie, mam duży szacunek do różnych, bardzo różnych nurtów właśnie rozwoju osobistego. Uważam, że ludziom po prostu pomagają różne rzeczy na różnych etapach życia. Dlatego, o, zobaczcie, przyjechał, żeby było zadosił tutaj, prawda? To zawsze jest koktajl wjeżdża, tylko ten koktajl Danielu nie jest dobry, ponieważ on, ja mam fioletowe zęby i potem takie... Ale ponieważ nie będę dzisiaj dużo gadać, to już zaproszę moich gości. Marta i Darek. Marta i Darek są terapeutami kodu emocji i kodu ciała. Marta Kuśpit i Darek Chwiejczak razem prowadzą swój profil na Instagramie. Pewnie jeszcze różne inne rzeczy poprowadzą, o których nam opowiedzą. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. To już wiecie, bo tutaj przed ósmą zawsze się spotykamy na tym, jak się łączymy, żeby się przygotować dla was. To się zapytała Marta, skąd ja was znalazłam. No to już wiesz skąd. To jest najlepsze chyba źródło, jak ludzie sobie przekazują, prawda? Tak, zaskakujące bardzo, wiesz, bo no tak, zaskakujące i bardzo miłe. Niezmiernie dziękujemy Oli w takim razie. Tak, wysyłamy aloha do Oli z parku. Ja lubię to, nie będę spoilerować, bo sami to zobaczycie. Ja lubię to, że się tak fajnie uzupełniacie. Wy obydwoje macie, z jednej strony taką macie podobną energię trochę do siebie, jakby czuć taką, nie wiem, że patrzycie w jednym kierunku, ale też energetycznie się trochę różnicie. Marta, ty jesteś taka bardziej zawsze skupiona, tak mi się wydaje, że tak bardziej struktury trzymasz tutaj. Darek odfruwa, a potem wraca z powrotem, ale dodaje też lekkości. I taką mam refleksję, wiesz, jak sobie pooglądałam, no bo zasypiałam z wami, więc... Dziękujemy, że nas posłuchałaś i wiesz... A, nie, dobra, nie tak, będę... bardzo, bardzo prawdziwe, bo faktycznie Marta trzyma strukturę energetyczną. Coś w tym jest, także gratuluję ci jakby intuicji, takiego wglądu w to, co się naprawdę dzieje. Super. Rozmawiasz z psychoterapeutą? Kiedyś dzieci, teraz bardziej już dorosłych. Czasem ta intuicja mnie zabija. Nie wiem, jak wy macie, ale czasami bym tak wyłączyła pewne zawory, bo rzeczywiście to jest tak, że mi się zapalają różne takie, wiesz, różne tutaj przestrzenie rozpoznania, od razu takiego, wiesz, diagnozy. Dawniej to było, jak się było na studiach, się było tak zafascynowanym, to jeszcze bardziej się jakby tutaj to rozwijało, te umiejętności, ale czasem jak już człowiek chce po prostu sobie pożyć, tu i teraz, o którym mówicie, to już chciałby wyłączyć te wszystkie, a ja zawsze tak sobie się zaczynam zastanawiać, jaka historia tam się kryje, ale co, ale kto? No, ja tak, że po prostu nie wiesz, że możesz wyłączyć. Jeśli tylko zechcesz, to po prostu wyłączysz i spojrzysz z boku już, bo jesteś na tyle ogarnięta i ta intuicja jest u ciebie na tyle silna, że wystarczy, że zechcesz spojrzeć na to z boku. Ale nie wiesz, że możesz, bo wiesz, bo to po prostu się zadziewa, tak, że my myślimy, że te mechanizmy, że to my zależymy od nich, nie wiemy, że to ja jest to ja, które może zdecydować, co ty robisz. To dobrze, że to wnosisz w ogóle, bo tak sobie pomyślałam o tym, że zanim sobie powiemy w ogóle, czym jest to kodowanie emocji, że bardzo dużo w tej waszej narracji, w ogóle w tym, co przekazujecie światu, jest oddawanie tej sprawczości nam, że wiele rzeczy od nas zależy, prawda? To jest chyba coś, co gdzieś tam jest fundamentem waszego myślenia i w ogóle tego nurtu kodowania emocji, że właśnie ta wola, ta sprawczość człowieka, że to od nas zależy. Wiele, wiele. Wszystko od nas zależy?
Wiesz co, nie wiem, czy wszystko od nas zależy. Potencjalnie z poziomu życia człowieka musimy zdać sobie sprawę, że mamy sprawczość i mamy, mamy moc działania. Natomiast no, wiesz, nasz światopogląd, jeżeli nas słuchałaś, to wiesz, że my wierzymy, że sami wybraliśmy to ciało i wierzymy, że inkarnowaliśmy po to, żeby doświadczyć dokładnie tego, w czym w danej sytuacji jesteśmy. I to daje taką lekkość, albo może nie tyle lekkość, co większą łatwość doświadczania tego, co w życiu każdego z nas się zadziewa. Bardzo nas ubawiło twoje sformułowanie tego tytułu. Powiesz jeszcze raz, jaki dałaś tytuł? Jak ja powiedziałam, czym jest kodowanie emocji? Tak, o właśnie, kodowanie, bo my się tak naprawdę zajmujemy rozkodowywaniem, a nie kodowaniem. I bardzo to jest fajny tytuł, że to tak nazwałaś, bo to jest całkowite przeciwieństwo tego, co robimy. No widzisz, ale to tylko świadczy, jaką ja jestem ignorantką, wiesz. Nie, to wcale nie, bo ja pomyślałam sobie, jejku, jak to zobaczyłam, to mówię, ojej, to ja wiem, to my teraz będziemy się kodować tymi wysokimi emocjami, a wiemy, że miłość, czyli te wysokie wibracje rozpuszczają każdą, wiesz, trudną emocję. Jak to świetne jest sformułowanie. To jest, ale wasz profil się nazywa kod emocji, więc ja pomyślałam, że to jest o kodowaniu. I zaczęłam czytać w ogóle o kodowaniu i słuchałam wywiadu z Nelsonem wczoraj i słuchałam bardzo dużo o kodowaniu emocji, więc może po prostu powiedzmy teraz, zróżnicujmy w ogóle, czym jest to kodowanie, a czym wy się zajmujecie, czym to jest. Kod emocji to metoda, którą opracował Bradley Nelson, amerykański, nie wiem, uzdrowiciel, w sumie jest chiropraktykiem, a tak naprawdę jest uzdrowicielem. I to jest nazwa własna metody, którą on opracował. Ta metoda polega na tym, że przy pomocy testu kinezjologicznego, ten test polega w ten sposób, polega na tym, że pytamy się ciała, pokaż mi tak i wtedy jest mocna i mówimy pokaż mi nie i wtedy puszcza, pokaż mi tak, pokaż mi nie, pokaż mi tak, pokaż mi nie. Czyli my... Kod emocji, nie kod reakcji, bo wyświetlił się napis kod reakcji, ale tam jest kod emocji. Kod emocji. Zresztą możecie spróbować teraz, złożcie sobie palce, te, które wam wygodnie, zróbcie taką pętelkę, to się nazywa chain test, czyli łańcuszek, dobrze, i lekko pociągnijcie, tak żeby się zatrzymało. Dobra. I teraz powiedz tak, na głos, pokaż mi tak, do samego siebie powiedz, pokaż mi tak. Pokaż mi tak. I pociągnij lekko. Za słabo, jeżeli puściło, to za słabo trzymamy. Trzeba ciut mocniej. Jeszcze raz, pokaż mi tak. Pokaż mi tak. I pociągnij. Teraz z powrotem wracamy. Teraz powiedz, pokaż mi nie. Pokaż mi nie. I pociągnij jeszcze raz. Zerwać? Tak, zerwać. Chodzi o to, żeby znaleźć taką siłę trzymania, kiedy przy tak trzyma, a przy nie puszcza. Tak? Ale tego się trzeba nauczyć. Czyli tak naprawdę odpowiedź jest w tym, jak tu trzymasz palce. I w momencie, kiedy są mocne, to znaczy, że wypowiadasz prawdę, a kiedy są słabe, to znaczy, że mówisz nieprawdę. To, co jeszcze można zrobić, to nauczyć podświadomość. Czyli powtarzaj, Gosiu, za mną. Mhm. Powiedz to swojej podświadomości. Kochanie, pokażę ci świetną zabawę. Kochanie, pokażę ci świetną zabawę. To jest tak. To jest tak. I teraz pociągnij, ale tak, żeby cię nie urwało. I wróć z powrotem. A to jest nie. A to jest nie. I pociągnij tak, żeby się rozerwało. Mhm. Jeszcze raz ci pokażę. Dobra. Okay. Jeszcze raz. Jeszcze raz ci pokażę. To jest tak. To jest tak. Pociągnij. Dobra. Wracamy. Tutaj luźniutko trzymamy. A to jest nie. A to jest nie. I pociągnij teraz. Super. I teraz powiedz. Pokaż mi tak. Pokaż mi tak. I pociągnij. Pokaż mi nie. Pokaż mi nie. Pociągnij. Rozumiesz? I zaczynamy to praktykować i wchodzimy w komunikację z naszą podświadomością. Ale nasza podświadomość... Jak to? Jak to się dzieje, że to właśnie, tak... Nie wyjaśnił, czym jest test kinezjologiczny.
to chyba musisz zrobić słowo wstępu, bo zacząłeś pokazywać, a jeśli ktoś widzi to pierwszy raz, to w ogóle się nie układa. Tak, test kinezjologiczny odkrył w latach 50. No, w sumie nie był lekarzem, był radiologiem wojskowym, no, dr Goodhart, i odkrył, że jeśli wypowiadamy prawdę, to nasze ciało się wzmacnia i mięsień jest mocny. Jeżeli wypowiemy zdanie nieprawdziwe, mówimy nieprawdę, to na chwilę przebiega przez nasze ciało impuls osłabienia i mięsień jest słaby, nie mamy siły oporować. I to nazwano testem mięśniowym albo testem kinezjologicznym. I teraz na czym to polega? Fenomen tego odkrycia polega na tym, że nasza podświadomość, nasz biokomputer, czyli nasze ciało, odpowiada nam, jest w stanie z nami rozmawiać. Ale ponieważ nie umie mówić, to jest to zabawa typu tak, nie. Czyli ja zadaję pytanie do mojego ciała i ono mówi tak, albo mówi nie. I mogę dopytać dowolną rzecz. To jest kompletnie crazy, ale jest to fascynujące. Czyli nasz biokomputer, który zna odpowiedź na każde pytanie dotyczące twojego życia od chwili narodzin. Tam jeszcze jest wątek również emocji dziedziczonych, ale może zostańmy na ten początek, zostańmy przy tym życiu, że, bo jak za dużo powiemy, to jakby to słuchacze zagubią się, bo my wiemy to po prostu z warsztatów, że za dużo informacji powoduje, że ludzie uważają, że to jest skomplikowana metoda, a to jest niezmiernie prosta metoda. Tak? Twój biokomputer zna odpowiedź na każde pytanie dotyczące twojego życia. Czyli może na przykład na zadane pytanie, dajmy na to, że masz ból brzucha i możesz zapytać, czy możesz mi powiedzieć, jaka jest przyczyna tego bólu brzucha? I twoje wewnętrzne dziecko powie, tak, mogę. Czy ile miałam wtedy lat, kiedy zdarzyło się to coś, ta przyczyna, która powoduje, że ja mam teraz ten ból brzucha? I ty możesz zapytać, 20 lub mniej, 30 lub mniej, 40 lub mniej, 35, 36. Rozumiesz? Czyli doprowadza nas do takich chwil. I zadając te pytania, potrafimy dotrzeć do momentów na osi czasu i rozwiązać problemy dotyczące zarówno zdrowia, psychiki, wiesz, no tak naprawdę 100% problemów naszych. Ale to jest tak, że te odpowiedzi, one jakby one płyną z energii jakiejś, która nam kieruje naszymi rękoma, żeby powiedzieć tak lub nie, no w tych pytaniach, które zadajemy, kto odpowiada tutaj? Bo ta podświadomość, jak ona daje odpowiedź poprzez prąd? To jest proste. Według Hawajczyków, my bardzo się inspirujemy kulturą hawajską, bo to jest taka mekka uzdrawiania. Są dwie mekki uzdrawiania. Jedno to są Filipiny, a druga to są Hawaje. Więc to są miejsca na świecie, gdzie filozofia uzdrawiania takiego naturalnego jest bardzo, bardzo zaawansowana. Albo też odwrotnie, bardzo, bardzo prymitywna, bo nieskażona czasem. Jest taka prawdziwa, naturalna. I teraz według Hawajczyków nasze ciało emocjonalne, czyli twoja wrażliwość i twoje ciało są tym samym. Czyli w momencie, kiedy ty pytasz ciała, to pytasz swoje świadomości. Nie ma żadnej różnicy. To się wydaje crazy, bo podświadomość wszyscy uważają, że jest czymś niematerialnym, że jest taką energią, że są nasze emocje i tak dalej. Natomiast na to trzeba nałożyć fakt, że ta nasza cielesność, fizyczność, którą możemy dotknąć i nasza emocjonalność są tożsame, tylko są tak ze sobą, że uciekamy ten odwrotnie. Zrozumiecie? To jest nasza emocjonalność, to jest nasza fizyczność, ale one są tożsame. I jeżeli rozmawiamy z ciałem, to rozmawiamy ze swoją podświadomością. Czyli tam nie musisz się zastanawiać, kto odpowiada, jak to przepływa, ta energia i tak dalej. Tylko rozmawiasz ze swoim ciałkiem kochanym. I to twoje ciało emocjonalne. Ale wielu z nas nie ma jakby połączenia takiego, nie ma komunikacji z tym ciałem. Ona gdzieś została urwana, ona się pocięło, odcięło. Wielu z nas, jak możemy uzyskać, czy to jest tak, że właśnie najpierw powinna być praca z ciałem, żeby móc w ogóle dotrzeć do tego kodowania właśnie, odkodowywania, rozkodowywania emocji? Darek mówi, trzeba zrobić przebudzenie wewnętrznego dziecka. My każde nasze warsztaty rozpoczynamy tak naprawdę przebudzeniem wewnętrznego dziecka, czyli spotkaniem z tą twoją wrażliwością,
Wiesz, że my uczymy ludzi na warsztatach tego testu kinezjologicznego i nie ma nawet jednej osoby nigdy, która by się nie nauczyła. Mhm. Oczywiście, że są takie osoby, które się upierają, że im gorzej wychodzi, ale to tylko wynika z takiej niewiary. Czyli test kinezjologiczny jest jednocześnie testem zaufania do siebie. I to zaufanie budujemy poprzez, wiesz, takie stopniowe uwierzenie, że potrafimy. On nie jest w 100% jakie to jest słowo? Prawdziwy, tak, bo on nie jest na 100%, że zawsze taki wiarygodny. Wiesz, tam jest po prostu element błędu wynikający z tego, że jak uprzesz się, że tą rękę przytrzymasz albo puścisz, no to po prostu wiadomo, że tak będzie. Natomiast w momencie, kiedy chcesz uzyskać prawdziwą odpowiedź, taką płynącą z twojego wnętrza, dotrzeć do tej przyczyny, spotkać się z tą wrażliwością, powiedzieć do siebie, kochanie, czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego tak się czujesz? Dlaczego to ciebie boli, dlaczego cierpisz, dlaczego się boisz, dlaczego masz ataki paniki, to ta podświadomość po prostu zawsze ci odpowie. Ale ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo prawdziwe, że jak mówisz, że nie mamy tego połączenia, to u bardzo wielu ludzi to połączenie jest zapomniane, bo jego się nie da nie mieć. Rozumiesz? Przecież twoje ciało i twoja wrażliwość są tym samym, więc jeśli masz ciało, to masz. Ale no mieszkamy. Mieszkamy w tym ciele, nie? Dokładnie, mieszkamy w tych emocjach. Czyli jeśli, ale jednocześnie mówię, że to jest prawdziwe, bo wszyscy o tym zapominamy, nikt nas tego nie uczy. Mhm. Jest co? Choć przebudzimy wewnętrzne dziecko u wszystkich naszych słuchaczy. Gotowi? Oni bardzo lubią ćwiczenia. I zresztą zobaczcie, że też pewnie taki macie odbiór, że część tu pisze, że to jest niesamowite i w ogóle jakby, a część mówi, że to jest crazy, nie? I pewnie z tym się też spotykacie. Notorycznie się spotykamy, ale do nas przychodzą sami krejzole, tak szczerze mówiąc. Ale też zróbmy to, a potem pogadajmy też o tym, że jednak Nelson mówi, o wiesz, no Nelson był naukowcem też jest, jakby to jest poparte wieloletnią praktyką i badaniami też skuteczność tej metody, więc to też nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyślił, że będzie po prostu łączył w ten sposób. Nie, jest historia, tak, jest cudowna, tak koniecznie tak, musimy o tym powiedzieć. Mhm. Tak, to powiedzmy też o tym, żebyśmy jednak nie byli krejzolami, no, chociaż bycie krejzolem też jest bardzo fajne. No dobrze, to zróbmy tak, przebudźmy wewnętrzne dziecko. Dobra. To nam zajmie dosłownie kilka minut. Dobra. I teraz tak. Jest to forma medytacji, tak? Więc poproszę, będę mówił do ciebie i mówię do słuchacza i do ciebie, Gosiu, oczywiście. Dobra. Proszę ciebie, żebyś przymknęła powieki i weź głęboki wdech. I wraz z wydechem rozluźnij całe ciało. Dobrym pomysłem jest takie westchnięcie delikatne. Jeszcze raz, oczy zamknięte, głęboki wdech. I wypuść z ulgą. Teraz, nie otwierając oczu, skieruj wzrok do góry. Nie musisz podnosić głowy do góry, głowa jest nieruchomo, ale skieruj wzrok do góry. W ten sposób spoglądasz w stronę swojego wyższego ja. I wypłyń teraz nad głowę. Nad twoją głową jest chmurka światła, takie światełko. Niektórzy je widzą, niektórzy sobie wyobrażają. Wypłyń teraz do tej chmurki światła, która jest nad głową. I teraz zostaw za sobą swoje zmartwienia, obowiązki, zostaw pragnienia i przesuń się do przodu. Tak jakbyś wypływała z przestrzeni tych zmartwień, tego wszystkiego, co się dzieje, tego, że dzień jest zajęty, zostaw to wszystko i przenieś się na zieloną polanę. Wzrok cały czas zachowaj skierowany do góry i jesteś teraz na zielonej polanie. Ta zielona polana to jest dom twojej duszy, to jest twój wewnętrzny spokój. Oddychaj teraz spokojem tego miejsca. A teraz przywołaj przed siebie swoje wewnętrzne dziecko. Po prostu zapragnij się z nim spotkać. I przed tobą pojawia się teraz mała, zagubiona istota.
uklęknij przed nią i najdelikatniej jak potrafisz, przytul ją do serca. I powiedz do niej: bardzo cię przepraszam, że zapominałam o tobie. I tyle lat zostałaś sama w ciemności. Przepraszam cię, że cię krytykowałam. Przepraszam cię, że źle myślałam o sobie. Przepraszam cię, że stawiałam sprawy innych przed tobą, przed naszymi. Ale już się przebudziłam i znowu cię widzę. I obiecuję ci być twoim najlepszym przyjacielem. Obiecuję ci pamiętać o sobie. Obiecuję ci przytulać siebie. I obiecuję ci, że będziesz dla mnie najważniejszą istotą na ziemi. Teraz przytul swoje wewnętrzne dziecko i daj mu całą swoją miłość, jaką w sobie masz. Wysyłaj tą miłość z czakry serca albo z serca, z klatki piersiowej. I spraw, by twoje wewnętrzne dziecko poczuło się zaopiekowane. Spraw, żeby się uśmiechnęło. Teraz zapytaj je, jak ma na imię. I teraz przytul je tak bardzo, żeby weszło do wnętrza twojej klatki piersiowej. Twoje wewnętrzne dziecko to ty, więc jest to ponowne zintegrowanie siebie ze swoją wrażliwością, ze swoją delikatnością. Połączcie się, poczuj wdzięczność, że taka piękna istota jest częścią ciebie. I weź teraz głęboki oddech, poruszaj palcami rąk i nóg i otwórz oczy. Boże, się popłakałam, słuchajcie. Cudownie. Lubimy to. Cudownie. To znaczy, coś wam pokażę. To znaczy, Gosiu, jak się popłakałaś, że bardzo poprawnie wykonałaś tę medytację. Ja w ogóle mam na kominku, słuchajcie, takie zdjęcie. Ja w ogóle z tą dziewczynką się spotkałam, nie? Bo ja jestem tutaj na tym zdjęciu, o tu. W takiej Ale czas. To jest ta pozycja w ogóle, w której często jestem na zdjęciach, bo ja jestem zawstydzona zawsze aparatem. Tak. Ja myślę, że ja trochę byłam wtedy sama, nie? I w ogóle mam dużo takich wspomnień różnych. I w ogóle to piękne, piękne, naprawdę dziękuję bardzo za to ćwiczenie, ale też takie piękne, że powiem wam, że ja zapamiętam też i będę do niego wracać, bo ja poczułam, już nawet ta dziewczynka, nie? Którą pierwszy raz spotkałam, to też taką się poczułam dobrą matką tej dziewczynki. W ogóle poczułam się dobrą matką. Wiecie, miałam takie doświadczenie świetlistej, dobrej matki, której nie jestem pewna. Mam dwoje dzieci, mam różne myśli, czy ja byłam dobrą matką, czy ja nie byłam dobrą, ale jakby ten moment to był jakiś taki pojednania też z moją dobrą matką wewnątrz, że ja dzisiaj mam sobie dużo więcej do zaoferowania jako matka, nie? Tej dziewczynce. No też tu wszyscy płaczą. To idealnie, wiesz, bo tak naprawdę to wiele, to tylko świadczy o twojej takiej wrażliwości i o tym, że jesteś dobrze skomunikowana ze sobą, co nie jest dziwne, zwłaszcza czym jesteś i czym się zajmujesz, bo wiesz, to jest długa praca u przeciętnej osoby, czyli od tego momentu, kiedy się spotyka z wewnętrznym dzieckiem, do tego momentu, kiedy stajesz się opiekunem tego, bo my potem w kolejnych krokach mówimy, ty z dziś idziesz do siebie wtedy i dajesz sobie całą tą miłość i dlatego wtedy dałaś radę.
To jest jakby cały taki, wiesz, proces tego, żeby wyjść z tej roli ofiary, zaopiekować się sobą i wziąć odpowiedzialność za swoje szczęśliwe życie. I myślę, że teraz jest dobry moment, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy my mamy tą komunikację zerwaną, prawda? Teraz, jak zrobiliśmy tą mini medytację, to zaczynamy dokładnie rozumieć, co się dzieje. My jesteśmy tą wrażliwością. Każdy z nas jest bardzo, bardzo wrażliwy. 100 razy bardziej niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić, bo ta istota, którą spotkaliście, czyli wasza wrażliwość, jest niesłychanie subtelna. Jest jak nawet nie jak ptaszek, jest jak mgiełka. Jest tak subtelna, jest tak delikatna i tak kochana, a jednocześnie jest najpotężniejszym biokomputerem na świecie. To nasze wewnętrzne dziecko odpowiada za nasze ciało. I my w naszej pracy, zadając to pytanie, pokaż mi tak, pokaż mi nie, mówimy tak, kochanie, co się stało? I ono mówi tak, czyli chce z tobą rozmawiać. Czy boli cię głowa? Tak. Czy przyczyna bólu głowy pochodzi z tej chwili? Nie. Czy to jest jakieś wspomnienie? Tak. Rozumiecie? I docieramy do sytuacji na przykład, kiedy mając 4 lata spadłem z rowerku i się uderzyłem w głowę i mi się to przypomina. I my uwalniamy to, zaraz pokażę, jak się uwalnia. Tak jak dlaczego się głaszczemy? Wytłumaczymy, dlaczego się głaszczemy, tak? Po głowie. To miało być później moje pytanie, o co wam chodzi z tym głaskaniem? Dobra, i słuchajcie, zaczynamy uwalniać, uwalniamy energię, która jest w głowie, uwalniamy te emocje, panikę, niezauważenie, poczucie, że jestem sam w tej chwili upadku, jeszcze strach, że tata na mnie nakrzyczy i ten ból puszcza. Rozumiecie? To jest kosmos i to tak działa. Czy to ma znaczenie, kto stał na tej łące? W takim sensie, że właśnie Elwira pisze, że moje dziecko było uśmiechnięte, moje dziecko było zagubione, zawstydzone. Są tam dzieci samotne, są tam dzieci pełne bólu też, smutku, tęskniące. Albo takie spontaniczne, radosne, bo tak mają. Czy to ma znaczenie, albo jak to się przekłada później, kiedy przyjmujemy to dziecko z tej łąki, to nasze dziecko bardzo różne, jak to się przekłada później na, no bo jak zaprosimy, wiesz, też to cierpiące dziecko, to smutne dziecko, to dziecko przestraszone, to możemy pęknąć, możemy nie zmieścić, nie unieść tego, co przyjmiemy. Dokładnie odwrotnie, wyobraźcie sobie, że macie w pokoju przed sobą 2 dzieciaki. Jedno skacze, gwiazdy robi, tak, fikołki, a drugie zapłakane. Które potrzebuje bardziej przytulenia? Zapłakane. Prawda? Tak. I nie ma znaczenia, jakie to dziecko wam się pokazało. Każde potrzebuje przytulenia. To radosne chce być jeszcze bardziej radosne. A to smutne pokazało się tylko dlatego, że w dużej części naszego życia zapominaliśmy o sobie. Czyli nie kochaliśmy siebie. To jest cały ten wstęp, o którym ty, Gosiu, mówiłaś na samym początku, jak robiłaś, prawda, jak czekaliśmy na słuchaczy. To jest dokładnie to, że zapominałam o sobie, że tu miałam dużo rzeczy, że to. A nagle zwracam się w stronę siebie i zaczynam kochać siebie i stwierdzam, że ja jestem ważna. Wiesz, to jak ja zaczęłam zwracać się ku sobie i wróciłam do siebie, to zaczęłam mieć problem z jelitami, z którymi teraz, wiesz, też o was pomyślałam w ogóle, bo też wiem, że jakby ten ból, prawda, czy problemy nasze z ciałem właśnie, czy choroby, one też komunikują, żeby rozkodować te emocje, to też jest o tym tak naprawdę, więc też pomyślałam, że to jest też dla mnie, jak ja jestem osobiście tym zaciekawiona, jak was słucham, jestem jeszcze bardziej zaciekawiona, nie? Że jakby z jednej strony przyjmujesz, zobacz, teraz taki paradoks, ja przyjmuję to dziecko, załóżmy, z łąki, ja przyjmuję siebie, ja już wchodzę w najprawdziwszą i autentyczną swoją wersję i zaczynam chorować. To jak to się, jak to jest? Wiesz co, no myślę, że to jest złożone, dlatego że stan zapalny w organizmie jest oznaką zdrowienia w pierwszej chwili. Więc ty zaczynasz uzdrawiać ten ból i dlatego te symptomy zaczynają z ciała wychodzić. To trzeba po prostu emocje po emocji wyjąć z tych jelit. Jeżeli to są jelita, to znaczy, że to są problemy z dzieciństwa. Wiesz, bo układ pokarmowy tak funkcjonuje, że czym wyżej, tym bliżej obecnej chwili.
tak? Czyli czym niżej w układzie pokarmowym, tym są dawniejsze. Więc zakładam, że coś się po prostu w dzieciństwie działo i tam utknęło. I teraz uwolnienie tego po prostu przynosi ulgę. Mhm. I to wytłumaczmy w takim razie, na czym polega ten kod emocji, bo mówimy na razie o wszystkim. Znaczy my robimy bazę, bo my tak jak prowadzimy warsztaty, to tak naprawdę to one tak wyglądają, że my tłumaczymy, z czego te rzeczy wynikają, bo sam test oczywiście i sama metoda jest cudowna, ale ludzie są zagubieni, nie wierzą, nie potrafią się sami przekonać. Też pamiętajcie, żeby powiedzieć, kiedy będziecie mieć te warsztaty, bo tu wszyscy pytają. Jak już mówicie, to nie zapomnijmy, żebyśmy widzicie, to tak działa, nie? Że teraz mamy milion pytań. Ja jeszcze chcę tej pani odpowiedzieć. Czekaj, ale jeszcze powiedz tylko, bo to też mnie interesuje, że jak ktoś zobaczył niemowlę na tej łące, czy to ma znaczenie, kogo my tam zobaczyliśmy, czy jak to było niemowlę, to dziwne, nie? Że ktoś zobaczył niemowlę na łące, czy to co to może znaczyć, że zobaczył niemowlę? Wiesz co, no, przede wszystkim to nie jest tak, że czy to ma znaczenie, bo my nie jesteśmy w tej logice, że nadajemy znaczenie temu, tylko zauważamy, co podświadomość chce nam pokazać. Być może, bo jeśli dziecko jest smutne, no to chce nam pokazać, że utknęliśmy w jakiejś smutnej sytuacji. Jeśli ukazuje się niemowlę, teraz pytanie, czy to było szczęśliwe niemowlę, czy nie? Rozumiecie, możemy sobie to rozkładać na czynniki pierwsze, ale to nie jest o tym, żeby rozkładać, tylko żeby zaakceptować to, co zobaczyliśmy, żeby przytulić tą siebie, którą nam podświadomość pokazała. Bo odwracamy trochę to, jaki jest sens tego, tak? Czyli ja zobaczyłam raz smutną Martę, nie wiem, dawno temu zasmarkaną, wiesz, z długą grzywką i płaczącą, a teraz widzę dziewczynkę w blond lokach. No to ja nie chcę powiedzieć, że tamta była gorsza. To znaczy dla mnie tylko tyle, że ja ukochałam tą siebie z dzieciństwa, tą smutną. I tak samo tutaj, po prostu pokochaj to dziecko w sobie, nie wiem, może mniejsze, może to zagubione, może to bezradne, może to, które nie potrafi chodzić. Możemy tam zinterpretować po prostu na wiele różnych sposobów, ale to jest to nadawanie znaczenia, to nie, bo ja w ogóle się bronię przed nadawaniem znaczenia, bo potem tkwimy w tych schematach, a my uczymy ludzi wychodzić ze schematów. Natomiast generalna zasada dla wszystkich, myślę, jest taka, że to, co widzimy na polanie, to jest projekcja, którą pokazuje nam nasza podświadomość i mówi, to jestem ja. I teraz pamiętam, kiedyś była taka sytuacja, że na warsztatach, wtedy jeszcze sam prowadziłem tam, nie wiem, z 15 lat temu takie warsztaty, jedna dziewczyna mówi, że widziała w czasie tej medytacji drewnianą laleczkę i mnie ścisnęło za gardło i za serce, bo to znaczyło tylko tyle, że ona w ogóle nie ma kontaktu sama ze sobą. Czyli jej podświadomość mówi, zobacz, ja jestem drewnem dla ciebie. Rozumiem. Ale w kolejnej medytacji ona przytula tą dziewczynkę, tą drewnianą, tą laleczkę, tą kukiełkę i w kolejnej już jest dziewczynka, która jest uśmiechnięta. I jeżeli robimy tę medytację wielokrotnie, co bardzo polecamy, to z czasem ta mała dziewczynka dorasta i w pewnym momencie jedna dziewczyna była na wszystkich tych medytacjach, bo ja to prowadziłem 2 lata i na początku dziewczyna zobaczyła chłopaka, uwaga, dziewczyna zobaczyła chłopca. No i co to jest w ogóle? Więc zobaczyła jakiś męski aspekt siebie, prawda? I chłopak taki obdarty, zasmarkany, zaniedbany bardzo. I potem się pojawia dziewczynka, potem dorasta, potem jest nastolatka i mówi na końcu, widzę to wewnętrzne dziecko i widzę siebie i chcę podejść do niej, przytulić, znowu się wzruszam, i ona podchodzi do mnie i mnie przytula, rozumiecie? Czyli ta relacja z naszą podświadomością, ona wzrasta, ona ewoluuje i wszystko jest dobre. Każde jest dobre. Jakby nieważne, co zobaczymy, ważne jest to, że przytulimy. O tym to jest. O zaakceptowaniu tego siebie i przytuleniu tego siebie, który nie dostał opieki, być może w chwili, w której potrzebował. Teraz mi przyszło do głowy, że może ta dziewczyna, która napisała, że zobaczyła niemowlaka, może leżała długo w łóżeczku, rozumiecie? Może nikt, jakby, może to była szkoła pod tytułem wypłacze się, to przestanie płakać. A może nikogo nie było, wiesz, kto by zareagował? Tak.
bo tak sobie myślę, nie, jak psycholog, że właściwie do trzeciego roku życia my nie mamy dostępu do, w ogóle do pamięci, prawda? Pierwsze takie ślady pamięciowe się pojawiają po trzecim roku życia de facto, chyba że to jest jakieś traumatyczne, to gdzieś tam te skrawki są wcześniej, ale przed drugim rokiem życia nie ma. Stąd też często się mówi, prawda? Ja to też miałam wykład, sama robiłam o stylach przywiązania, że my nie wiemy, jakie były te nasze style przywiązania, bo my w ogóle nie wiemy, jak się nami opiekowano. Więc jakby odzyskać dostęp do tamtych przeżyć, właśnie na przykład takiego, wyobrażam sobie niemowlęcia, które było niezadbane w tym najważniejszym czasie, nie? To też jest ogromna rzecz, móc do tego w ogóle dotrzeć i spróbować jakby jakoś terapeutycznie zadziałać jakby w tym okresie, tak? Tak, to właśnie to geniusz Nelsona w tym temacie nas właśnie zachwycił. To, że my wreszcie nie musimy pamiętać z umysłu, tylko możemy dotrzeć i zaufać. W miarę jak zaczynamy się z tym wewnętrznym dzieckiem coraz lepiej komunikować, to przychodzi taki moment, że ty wiesz, widzisz obraz i mówisz, wiesz, i ludzie pytają, czy to jest możliwe, że ja to zobaczyłem, czy to jest możliwe, że to było tak. I my, wiesz, poprzez test kinezjologiczny po prostu pytamy i dostajemy odpowiedź i po prostu podążamy za tą odpowiedzią. Jak się tego słucha, to są jakieś punkty styczne z ustawieniami hellingerowskimi, w ogóle z takim podejściem systemowym, prawda? Z Markiem Wołyniem, nie od was się zaczęło, nie od ciebie się zaczęło. Czy to też jakoś wy się spotykacie tutaj w tych różnych jakby sposobach myślenia też właśnie z tym, no bo właściwie co nas prowadzi do tego, że w mojej rodzinie była trauma, prawda? Że w mojej rodzinie to też jest, musi być jakiś dostęp do podświadomości, wydobywanie z jakichś mega głębin tak naprawdę. Wiesz co, Nelson doszedł do tego, że zresztą nie wiem, to chyba nie on w ogóle, nie wiem kto doszedł do tego. Wiemy, że emocje się dziedziczy, chodzi mi o to, tak? Wiemy po prostu, czyli w chwili poczęcia pakiet emocjonalny zostaje nam od rodziców przekazany. Czyli ty w chwili narodzenia masz już pakiet zablokowanych emocji, które są odziedziczone. U Nelsona ja tak naprawdę to sobie ułożyłam, ale nie, ja nie jestem pewna, czy to jest jego wiedza, czy nie. I teraz ja na przykład, nie wiem, od dziecka wszyscy mówili, że jestem smutna, tak? I jestem smutna i nie wiadomo, nie ma powodów, ja czuję ten smutek i nikt nie wie o co. I właśnie jak poznałam tą metodę i do przyczyny tego smutku zaprowadziło mnie do historii dziedziczonej mojej mamy, która w wieku 3 lat w czasie II wojny światowej straciła swoją mamę i została sama w tej, wiesz, w czasie tej wojny ten 3-letni dzieciak, to ja poczułam taką ulgę, że ja wreszcie nie muszę, wiesz, tego nieść i że ja to mogę puścić, więc nie, no jakby nie, no nie masz z tego jak dojść inaczej, tak? Czyli to są nie nasze historie i wiemy z terapii naszych, że przychodzą ludzie i mówią, nie wiem, mówi dziewczyna, mama wychowywała sama dziecko, babcia sama wychowywała mamę i ja też sama wychowuję. I to są właśnie te historie, te schematy, za którymi podążamy i które możemy tą metodą uwolnić i zdjąć ten rodowy, no nie wiem, ciężar, to jak tam sobie tak, zwał. Ja bym to nazwał historie rodowe. O właśnie, tak, bo ja historie też rodowe, które my no, dźwigamy, chyba to jest to słowo, niesiemy, dźwigamy. To międzypokoleniowa transmisja doświadczeń, prawda? Transmisja tak historii. Tak jest. Natomiast my w naszej pracy, my sobie tą pracę bardzo tak poukładaliśmy i my w naszej pracy pracujemy w 3 wymiarach. Pierwszy wymiar to jest nasze obecne życie. Od chwili poczęcia, czyli jeszcze jak byłem w brzuszku u mamy, to wszystko, co się działo w jej życiu, już miało wpływ na to, jak ja dzisiaj funkcjonuję, kim jestem, co się dzieje w moim ciele, to wszystko pamiętamy aż do dzisiaj. Drugi wymiar to jest linia dziedziczona i to jest ten Hellinger, o którego pytasz. Czyli my jesteśmy bardzo w nurcie Hellingera, bardzo robimy to swoimi metodami, ale robimy dokładnie to samo. My docieramy do tych zdarzeń i je harmonizujemy, porządkujemy. I w wyniku naszej pracy jeszcze doszliśmy do tego, to jest crazy to, co teraz powiem. Nie wiem, czy zgodne z tym, co twoi słuchacze tak, ale myślą. Trudno. Nie, oni już są z wami, więc już teraz mamy tą bazę, już możemy teraz crazyować. Również na nasze obecne życie mają wpływ bardzo często historie z naszych wcześniejszych żyć. Tak, połowa ludzi na tej planecie wierzy w reinkarnację, druga połowa nie wierzy, połowa się myli, ale dowiemy się kiedy.
jak będziemy po tamtej stronie, prawda? Oczywiście jest mnóstwo źródeł, są cudowne książki, Michael Newton, Wędrówka dusz, jest całe forum NDE, ludzi, którzy przeszli śmierć kliniczną, więc tam można zaglądać, ale i tak jest to sprawa wiary. Ale my w wyniku naszej pracy odkryliśmy, że jeśli nie uwzględnimy tego, co działo się z naszym ciałem duchowym kiedyś, nie jesteśmy w stanie pomóc czasami. Czasami, nie zawsze, tylko po prostu są takie przypadki, które jakby bez rozebrania tej historii z wcześniejszego życia nie puszcza. I my dlatego przyjęliśmy, że tak. Nelson o tym nie mówi. Nelson mówi, że w jego światopoglądzie wszystko, co było przed poczęciem, nazwał to... Preconception, czyli sprzed poczęcia. Sprzed poczęcia. Cokolwiek by to nie było. Ale Jean, jego żona, mówi, ale ja wierzę. Bo my się z nimi przyjaźnimy. I ona mówi, ja wierzę, brat nie wierzy, ale ja wierzę. Także ale znacie go? Tak, my się bardzo przyjaźnimy, tak. A zaprosicie go kiedyś do Polski? On był przecież. Był dwa razy. Już dwa razy był. Trzy. Był, ale ja widziałam jakiś straszny wywiad, słuchajcie, z jakichś młodych ludzi, którzy zadawali pytania z kartki i tak mi było wstyd. Może to było urocze, nie? Ale jakby widziałam, że on próbował odpowiedzieć właśnie na swoje własne pytania. Ale mało jego zobaczyłam tutaj w Polsce, więc... Wiesz co? To jak będzie... On jest co roku, ostatni raz przyleciał swoim jetem, tada. Lataliśmy z nim jego jetem. Zabrał nas na przejażdżkę, tra-la-la. Tak, Nelson jest niezwykłą osobą. Jest, że tak powiem... No, jak ja to mówię, on już ma porobione. Nie ma żadnych napięć na luzie. Też kapitalna historia, bo wszechświat projektuje to, co się dzieje w naszym życiu, prawda? Mhm. Im więcej mam napięć, tym więcej tych napięć doświadczam. I słuchajcie, jaka akcja. I prowadzimy szkolenie w czerwcu zeszłego roku, nie, we wrześniu zeszłego roku w Warszawie. Nelson jest i uwaga, wybuch. Pożar w hotelu, taki w kuchni, nieduży. Czyli cały, wiesz, impreza ale, jest tam, nie tak, wiem, na 300 osób w nocy. Tak, cały hotel, ludzi i włącza się alarm przeciwpożarowy, ale nie są to ćwiczenia, jest smród na klatce, przyjeżdża straż pożarna i wszyscy się ewakuują przed hotel. I uwaga, w skrzydle Nelsona nie ma alarmu, nikt się nie ewakuuje. Przespał rano i mówi, co tu się działo? Ma porobione, dokładnie. Tak, ma porobione. Jego to już nie dotyczy. Skąd jest w ogóle? Skąd on się wziął? Jakie ma podłoże ta jego koncepcja w ogóle? No Nelson w ogóle, on w czarujący sposób opowiada tą swoją historię. Był niezłym łobuziakiem jako młody chłopak. Naprawdę, takim tak, grubo łobuziakiem. Tak, takim łobuziakiem przez duże ły. I jego ojciec był chiropraktykiem i namówił go na to, żeby został chiropraktykiem. Mhm. I on w pewnym momencie, on poszedł chyba do jakiejś szkoły komputerowej. A, w szkole średniej. Uczył się komputeru, więc, tak. Więc mówi, jestem tym zafascynowany, kocham to i chcę robić komputery. A jego ojciec mówi, wiesz, komputery, jakieś nie wiadomo co to jest, bo to było dawno temu. Nie da się z tego wyżyć. Idź na tą chiropraktykę, to jest super robota. I on w nocy zadał pytanie on jest bardzo religijny, do Boga, co mam robić? I ma sny, że ta chiropraktyka, że pomaganie ludziom, że to jest super. Wstaje rano i mówi do ojca, wiesz co? Nie wiem, coś tam mi się śniło, ale ja to chyba w te komputery pójdę. Następnej nocy... To samo, jeszcze bardziej wyraziście. Wraca, budzi się rano i mówi do ojca, wiesz co, no chyba jednak może ta chiropraktyka niezła, ale myślę, że jednak te komputery bardziej mnie ciągną. Trzeciego dnia dostał taki boom, że się spakował, wyjechał natychmiast od ojca i pojechał prosto chyba do, nie wiem, do Los Angeles. Nie pamiętam, czy do... Gdzieś pojechał. Gdzieś tam, na kurs chiropraktyka. Sprzedał, słuchajcie, dom sprzedał, wszystko, załadowali się do ciężarówki i on tą ciężarówką pojechał na drugi koniec Stanów i został chiropraktykiem. A później zaczął pracować z tymi emocjami, co odkrył przypadki nie istnieją, tak jak Ola z parku, to nie jest przypadek, tylko to jest wszechświat, który nas połączył,
prawda? I odkrył tę metodę i pracował nad nią 30 lat. A następnie wykorzystał swoje doświadczenia programisty i poskładał te wszystkie puzzle w bardzo ustrukturyzowaną metodę, która jest opisana w książce Kod Emocji. I to, teraz... co wy robicie, to jest właśnie ta metoda? Wiesz co, metoda jest prostsza. To, co my teraz cały ten wstęp zrobiliśmy, to tak naprawdę nie jest Nelson. Nelson to jest test kinezjologiczny na mierzenie emocji, bo on opracował tabelę 60 emocji, czyli zebrał całą naszą emocjonalność w postaci 60 słów. Testem kinezjologicznym, którego się przed chwilką uczyliśmy, namierzasz te emocje, zadajesz pytanie, docierasz do przyczyny i uwalniasz. To stoi na takim światopoglądzie, że emocje to jest, że każda emocja to jest kulka o określonej częstotliwości, tak? Czyli smutek ma swoją częstotliwość, lęk ma swoją częstotliwość, żal ma inną. I to się, te kulki blokują się w wyniku tego, że nie chcesz poczuć, tak? Czyli te trudne emocje, nie chcesz ich poczuć, w związku z tym ona, nie wiem, idzie ten smutek i ja mu od razu... I to się gdzieś blokuje w naszym ciele fizycznym albo emocjonalnym, gdzieś tam w różnych miejscach. I zostaje, tak utyka. Hawajczycy mówią, że jesteśmy świetlistym dzbanem i w wyniku tych blokad to są tak, jakbyś do tego dzbana wrzucała kamienie. Tak, i powstają te cienie takie, które powodują dyskomfort. I w momencie, kiedy... No to możemy się tego mojego smutku trzymać. Czyli ja się urodziłam z tym smutkiem, już z tym mamy smutkiem, który gdzieś tam był poblokowany i potem... już miałam takie skłonności, tak? Czyli w momencie, kiedy nadarzała się okazja do tego, żeby być smutnym, to ja mówiłam, tak, to ja już mam jakiś smutek, to dawajcie mi tego więcej. I te smutki się po prostu blokują. I zaczynasz być chodzącym smutkiem, chodzącą złością, nie wiem, chodzącą depresją, paniką. I w momencie, kiedy dużo masz tych blokad w ciele, to zaczynasz być bezradna, tak? Czyli człowiek, który ma dużo zablokowanych złości, jest po prostu histerykiem wybuchowym, który wrzeszczy. I kiedy to uwolnisz, namierzysz, dojdziesz do tego, dlaczego tak jest, co to, jaka jest przyczyna i uwolnisz, zaraz powiemy, dlaczego się gładzimy po głowie, to nagle doznajesz ogromnej ulgi. Mhm. I wiesz, nic się nie zmienia w twoim życiu, po prostu zmienia się twoje widzenie świata. A jak to się ma do Hawkinsa? Gdzie się uwalnia, gdzie są te wibracje, bo tutaj też Państwo pytają. Tak, to dobre pytanie. Nelson jest prostszy i Nelson jest bardziej punktowy, dlatego że u Nelsona pytamy się, co jest przyczyną tego, że boli mnie tutaj w tym miejscu, prawda? Co jest przyczyną, że boli mnie tu, albo boli mnie tu, rozumiecie? I źródłem tego bólu prawie zawsze jest zablokowana emocja. Więc pytamy się, czy mam zablokowaną emocję, która powoduje ten ból? Tak. Czy ta emocja jest w kolumnie A, B, parzysta, tralalala? Okazuje się, że to jest panika. Uwalniam panikę z tego miejsca i ból jest lżejszy. Czasami jest tu kilka emocji. Czasami jest, tam są różne struktury energetyczne, o czym mówi kod ciała, ale uwolnienie tych struktur energetycznych powoduje, że to puszcza. Ja pamiętam, nie wiem, migrena jest uważana za coś bardzo trudnego. Ja na jednej sesji dziewczyna dzwoni do mnie, bo sesja była telefoniczna i mówi, mam migrenę. Ja mówię, na ile cię boli? Ona mówi, chyba jesteś nienormalny. Właśnie wróciłam z toalety, wymiotowałam, boli mnie na 20 na skali na 10. I uwalniamy. Tam było coś wcześniejszego życia. Ona jako dziecko była bita po głowie we wcześniejszym życiu. Uwolniliśmy to wszystko. Ja mówię, na ile cię teraz boli? Zero. Czyli potencjał tego, co my robimy, jest cudowny, jest taki ujmujący, olśniewający. To jest piękna robota, którą robimy. Każde takie uzdrowienie daje nam tyle radości, rozumiecie, tyle światła, że pomagamy ludziom. Więc ogólnie rzecz biorąc, może uwolnimy coś. Czy można zastosować od jakiego wieku? Można, wiesz co, od każdego wieku zastosować tą metodę. Czasami przychodzą, czasami przychodzą mamy w ciąży i pracujemy z dziećmi, które są w brzuchu, żeby zrównoważyć różne rzeczy. Naprawdę, tak. bo na przykład ktoś mówi, lekarz powiedział, że coś tam, nie wiem, że jest jakaś nierównowaga. I my po prostu tą równowagę równoważymy, więc i wyniki się zmieniają, wiecie, badań, więc to jakby. No tyle. Tak, dowolnie. Tak. Słuchajcie, uwolnimy coś. Tak. Najpierw powiemy, na czym polega uwalnianie,
Uwalnianie to jest akt woli, czyli jeżeli pomyślę sobie, uwalniam, to ono to się uwalnia i decyd. Ale trzeba to wzmocnić. I tutaj za to Nelson powinien dostać Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Wzmacniamy w ten sposób, że stymulujemy główną magistralę energetyczną człowieka, czyli governing meridian. Meridiany to są kanały energetyczne, w których płynie energia życiowa. System meridianowy, zwany również systemem akupunkturowym, znany z medycyny chińskiej od 5000 lat, więc to stare sprawy. I on przebiega tędy, ten meridian. Ten główny, ten król wszystkich meridianów. Tak, czyli przebiega przez nos, środek czoła, czubek głowy, szyję i cały kręgosłup. I teraz go trzeba po prostu głaskać. Stymulować. Stymulować. Głaszczemy go albo środkiem dłoni, dlatego że tu jest bardzo silny punkt energetyczny, albo czubkami palców, które też są silnymi punktami energetycznymi. Czyli robimy to mniej więcej w ten sposób. Tak? My, żeby było szybciej, robimy to w ten sposób. Bo to robimy w jedną stronę, tak? Do tyłu tylko. O właśnie, droga jest jednokierunkowa. Tak, a Nelson odkrył... Robią. Małpy tak robią czasami, nie? No, dokładnie. O, uwalniają, masz rację, rzeczywiście. A Nelson w czasie jakiegoś badania, bo on coś robił z magnesami, ja już nie pamiętam co, i on odkrył, bo magnesy mu służyły do czego innego, że jak jechał po plecach magnesem, to że ta intencja się bardzo wzmocniła. Tak? Czyli ten magnes tak jakby jest zwielokrotnieniem tej intencji. Czyli jeżeli chcę uwolnić złość, to powiem, uwalniam tę złość, głaszczę się po głowie i my jeszcze do tego dołożyliśmy głęboki wdech, i wypuszczamy z poczuciem ulgi, już jej nie ma tej złości. I teraz uwolnimy sobie u wszystkich słuchaczy coś, co blokuje naszą radość życia. Dobra? Dobra. Marta się wepnie w pole świadomości grupowej, zbiorowej, bo jest takie pojęcie. My teraz jako grupa osób, które czegoś słuchamy, jesteśmy jednością i tworzymy świadomość grupową. Marta się w to pole w tej chwili wpina. I znajdę emocję, która dotyczy prawie wszystkich. A5-5, zirytowanie. No dobrze. I teraz uwalniamy. Zaczynamy głaskać się po głowie i powiedzcie na głos. Uwolniłam zirytowanie, które blokuje moją radość życia. Głęboki wdech, cały czas wdech, wygłaszczemy, wypuść z ulgą i puściło, koniec. Już macie uwolnione zirytowanie. Następne. Bycie niegodnym miłości z dzieciństwa, czyli w dzieciństwie czuliśmy się niegodni miłości, uwierzyliśmy w to i się zablokowało. Mhm. Uwolniłem bycie niegodnym na głos z dzieciństwa, które dziś blokuje moją radość życia. Głęboki wdech. I wypuszczamy z ulgą. Super. Puściło. Poniżenie. Musimy wiedzieć więcej? Tak, ale poniżenie takie, że poniżał nas, czyli w przypadku kobiet, partner. To takie, takie, nie wiem, może być, wiecie, jak macie, nie wiem, 12 lat, to nie wiem, kolega, tak na takiej zasadzie, że poczuliśmy się poniżeni przez kogoś nie z rodziny takiego, na kim nam zależało. Tak, czyli przez bliską osobę, przez przyjaciela lub partnera. Tak. Tak. I każdy sobie to indywidualnie wybierze. Dobrze. Uwolniłem to poniżenie, głaszczemy po głowie, na głos, uwolniłam to poniżenie, które dziś blokuje moją radość życia. Głęboki wdech, głaszczemy, wypuść z ulgą. Tak. Jeszcze pożądanie. Jest jeszcze pożądanie. Przypomnę, że pożądanie można wszystkiego pożądać. Można pożądać cukierków, bucików, seksu, alkoholu, wszystkiego. Pieniędzy. Pożądanie. Wydychamy pożądanie. Nie jest nam potrzebne już. Uwolniłem to pożądanie, które blokuje moją radość życia. Wdech i wypuść. Notabene Budda powiedział, że jedynym źródłem cierpienia są pragnienia i pożądanie. Więc myślę, że trafiliśmy nieźle. Bycie bez wyrazu. Bycie bez wyrazu to jest taka emocja, kiedy jestem wycofany, stoję ze spuszczoną głową, nie widzę swojego piękna.
Czyli wchodzę do klasy i dzieciaki się bawią, a ja stoję ze spuszczoną głową. W relacji, nie wiem, z I love you też jestem wycofany. On jest ważniejszy, ja jestem z boku, nie mam swojego miejsca w domu, w swojej przestrzeni. To jest bycie bez wyrazu. Uwolniłam bycie bez wyrazu, które blokuje moją radość życia. Głęboki wdech i wypuszczamy z ulgą. Na tą chwilę tyle. I tyle, więc zrobiliśmy kapitalną robotę. Zobaczycie, co się stanie. Wgrajmy sobie jeszcze jedno przekonanie. Wgrywamy w ten sposób, że też głaszczemy się po głowie, bo to jest stymulowanie intencji. Przymknijcie powieki i powtarzajcie za mną na głos. Marta będzie waszym głosem, czyli ja mówię, inwokację Marta powtarza. Przymykamy powieki, wzrok do góry, patrzymy do góry, tak jak przy tym wewnętrznym dziecku, głaszczemy po głowie i mówimy: moją intencją jest... Moją intencją jest... Dzisiaj jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Dzisiaj jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Dzisiaj jest najbardziej radosny dzień mojego życia. Dzisiaj jest najbardziej radosny dzień mojego Głęboki życia. Głęboki wdech i poczuj wdzięczność, że to się już wydarzyło. Gotowe. Mamy porobione. Cudne to jest. Powiedzcie, ale jeszcze powiedzcie na koniec, jest tak, że... Bo niektórzy niektórzy mówią, że czy to dobrze, że płaczę. Niektórzy się pytają właśnie, głowa mnie zaczęła boleć, czy to dobrze w ogóle. I też moje pytanie kolejne jest takie, że rozumiem, że to trzeba powtarzać, że to musi być coś, czego musimy się nauczyć robić regularnie po to, żeby to zaczęło działać. Wiesz co, książka Kod Emocji jest takim podręcznikiem, który Nelson opracował. Jeżeli sobie zrobicie taki podkład, na przykład z takiej rozmowy jak nasza, to z łatwością czytając tą książkę możecie wejść, znaczy już nie ma tej wątpliwości, że to jest trudne albo że nie wychodzi. I teraz to nie jest tak, że my coś musimy, tylko to jest narzędzie, którego chciałabym, żeby się ludzie nauczyli po to, żeby móc sobie pomagać w chwilach, kiedy się źle czują, na przykład. Rozumiesz? Czyli to ja nie chcę, ja to odwracam, to co jest zawsze, to nie jest tak, że coś musi trwać długo albo nie musi trwać długo. Przychodzi pan, który ma ból amputowanej nogi od 8 lat, ma sesję udarka i po godzinie, po 50 minutach wychodzi bez tego bólu, tak? Czyli boli go 8 lat, po godzinie wychodzi bez tego bólu. Tak, a boli go 24 godziny na dobę. Rozumiesz? Czyli jakby tu nie ma takiego momentu, że trzeba coś długo albo nie trzeba. Z tym problemem sobie poradziliśmy w ciągu jednej godziny, ale są takie problemy, z którymi w ciągu godziny nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Mhm. I teraz pracując w ten sposób, to jest tak, że my się spotykamy ze sobą, namierzamy, uwalniamy, czasem medytujemy. Ta cała otoczka dodatkowa, to nie jest tylko kod emocji. To jest całe takie nasze doświadczenie. Ja od ponad 30 lat zajmuję się rozwojem wewnętrznym, a Darek od ponad 40, więc to jest doświadczenie, które zebraliśmy przez te nasze lata. I my to wkładamy, czyli uwalnianie emocji, Darek powiedział, że to jest święty graal, tak? Bo my trafiliśmy na tą książkę dzięki wydawcy Darka Książki, bo Darek napisał książkę Czarodzieje mogą wszystko. I wydawca tej książki dał książkę Kod Emocji i zapytał Darka, żeby wypowiedział się, wiesz, co sądzi na ten temat. I to jest tak, ten punkt, którego nam brakowało. I my jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno właśnie Andrzejowi, czyli wydawcy, jak i Nelsonowi, że to stworzył, bo ja mam wrażenie, że ja całe życie czekałam na to, żeby znaleźć taki punkt, który połączy to wszystko, bo tych metod jest mnóstwo, a we wszystkich chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby się spotkała ze sobą i była szczęśliwa z tym, jaka jesteś. Czyli nic nie musisz w swoim życiu zmieniać, tylko myślenie o sobie. Czyli zachwyć się sobą. Tak? Przepraszam, że mówię do siebie, wiem, że akurat to... Ale no, jak jesteś idealna. Tak. Zachwyć się sobą, po prostu tak. Bądź. Odkryj bądź siebie. Dumna z tego, kim jesteś. I jeśli to potrafisz zrobić teraz, to nie musisz nic uwalniać, nie musisz się głaskać, wiesz. I koniec. A jeszcze opowiem. O czym są czarodzieje? Powiesz też tylko o czym, bo rozumiem, że to było przed kodem emocji, więc ciekawa jestem, o czym napisałeś. To było w 2004.
Pracowałem, ja w ogóle w całym swoim życiu zawodowym byłem w branży IT i byłem prezesem wielkich spółek. Wtedy byłem prezesem, dyrektorem generalnym Cisco Systems, wielki amerykański koncern i w domu mnie mało bywało. Panem tatusiem, którego nie było. I sobie pomyślałem, jak ja mogę mieć wpływ na wychowanie moich dzieci. I sobie pomyślałem, no dobra, to nie ma sensu, żeby jak w weekend wracam i zaczynam je wychowywać, to będzie awaria. Więc mówię, napiszę dla nich książkę. No i tą książkę pisałem 500 dni. Codziennie rano, wstawałem o 5 rano, bo byłem zarobiony po kokardkę, nie miałem czasu, ale byłem zdyscyplinowany i przez 500 dni, od 5 do 7 pisałem tą książkę. I w ten sposób napisałem taki mój kodeks szczęśliwego życia. To jest książka o spełnianiu marzeń. Książka jest historią dziewczynki 12-letniej i wtedy moja ukochana Zuzanka zmieniała szkołę. Więc tam jest trochę historii autobiograficznych. Ale 90% czytelników to dorośli. A ty wy znacie, tylko to zrobię taką dygresję na chwilę, wy znacie doktora Tomka Szczygielskiego, który założył Darmę, jedną z buddyjskich, nie znacie, bo też on ma podobną historię, w ogóle jest do ciebie trochę, ma podobną energię, fizycznie nawet jest do ciebie trochę podobny, a ja chodzę do jego czasami na rozmowę, on mnie właśnie w buddyzm tu wprowadzał, uczył mnie buddyzmu, a też był właśnie, dokładnie ma taką historię, jak ty, był wielkie firmy, potem zrezygnował, no w ogóle zmienił swoje życie. I to znamy, ale osobiście nie. No to musisz nas poznać. Poznam. Chciałam was zapytać teraz, jakby jakie warsztaty robicie w najbliższym czasie, bo myślę, że kto pierwszy, ten lepszy, bo to wszyscy idą teraz na te warsztaty. Ja też od siebie chciałam zapytać osobiście i też chciałam zapytać, czy uczycie, albo gdzie uczyć się tej metody, jak się jest już terapeutą, albo jak się jest właśnie kimś, kto pomaga i chciałby się zainspirować i wprowadzić jakby w swoją też praktykę, taką waszą wiedzę, to rozkodowywanie emocji. Wiesz co, my jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że najbliższy warsztat, który mamy, jest sprzedany. My chyba musimy stworzyć specjalnie na potrzeby tego spotkania, po prostu jakieś spotkanie w Warszawie. No nie możecie nas tak zostawić teraz bez warsztatu. Nie możemy. My mamy teraz tak dużo różnych transformacji, akurat takich związanych wewnętrznych, naszych tutaj firmowych i to umówmy się, my robimy w ogóle warsztaty w większości w Zdunowie koło Warszawy, ale robimy też takie jednodniowe, to umówmy się, że na naszej stronie znajdziemy atmaja.pl, znajdziemy jakiś dzień, jakąś sobotę albo niedzielę i hotel i po prostu to ogłosimy, bo my się nie przygotowaliśmy do tego, bo wiesz, to się wszystko tak zadziało, ty zapytałaś, ja nie zrozumiałam, wiesz, to na... Dzisiaj uruchomili taką listę, bo wiesz, to jest, chodzi o to, że to jest na energii, więc żeby móc się już gdzieś na tą listę zapisać. Tak, dobrze, ja rezonuję z wami tutaj, ja w ogóle też się czuję, że ten warsztat jest dla nas wszystkich, więc myślę, że jest taka... Odpowiadając na twoje pytania, tak, dzielimy się naszą wiedzą na Instagramie i to robimy... Tak, w sposób nieuporządkowany, ale uczymy się od ciebie, więc jak nas coachujesz, to jeszcze bardziej tak, będziemy bardzo profesjonalni. Ja pod warunkiem, że mi powiecie, gdzie mam się uczyć tego kodowania teraz. Tak, teraz druga rzecz, którą robimy, to prowadziliśmy te warsztaty w Zdunowie i nadal będziemy je tam prowadzili. I to są dwudniowe warsztaty, na których przekazujemy cały ten nasz know-how, połączone, to jest nie tylko kod emocji, ale to są też wszystkie fundamenty. To wszystko, co robiliśmy tutaj, tak? Tak, czyli uczymy testu, uczymy tego podejścia do życia, uczymy przekonań, bo gigantycznym tematem osobnym to jest cała filozofia przekonań, tak, bo my jesteśmy zdeterminowani naszymi przekonaniami. Tu w ogóle nawet nie zaczęliśmy mówić o przekonaniach. A to jest cały wielki temat i tego wszystkiego uczymy na tych warsztatach. A jeszcze robimy wyjazdy. Jeździmy za granicę z grupami i uczymy tego wszystkiego na ciepłych plażach. Na przykład, tak, tylko tak się stało, że teraz jedziemy do Wietnamu i na Sri Lankę. Na Sri Lankę może jeszcze byłyby miejsca, Wietnam już jest cały sprzedany, ale w przyszłym roku za chwilę ogłosimy Teneryfę. A jedziemy w pierwszym tygodniu lutego na Teneryfę. Tak, i wtedy zabieramy nieduże grupy. Jeszcze raz przyjdziecie, bo ty wszyscy mówią, że chcą...
I wtedy, jak już przyjdziecie też, na przykład za miesiąc albo półtora, to wtedy na przykład już będziemy mieć gotowe dla nas tutaj miejsca. Tak, bardzo Ci dziękujemy. My naprawdę to dzielimy się i wszechświat nas, wiesz, pcha jak kula śniegowa i my nie nadążamy czasami taczek załadować. To chyba teraz właśnie z pustymi przyjechaliśmy. Teraz się obcięło, że mamy... Wszechświat tu mocno odpowiedział. Ja tu znam swoją grupę, więc wiem, kiedy oni później walą drzwiami i oknami, więc będzie dzisiaj korek, ale ja Wam też bardzo dziękuję za to spotkanie. W ogóle bardzo to było dla mnie inspirujące i ważne, i też osobiście ważne, więc będę bardzo się przyglądać i też też Was tutaj błagać o jakieś miejsce na warsztaty. Daniel, jedziemy, nie? On się tak głaskał, tak się wygłaskał. Martę i Darka możecie znaleźć, macie wszystkie dane, gdzie możecie ich znaleźć. Tak. Jeszcze jedna rzecz, nie chciałbym zostawić dziewczyny, którą głowa boli. Głaszczenie się po głowie, każdy, kto czuje jakiekolwiek sensacje, transformacja energetyczna może coś takiego. Zacznij głaskać się po głowie teraz, przymknij powieki i powiedz: uwolniłam ten ból głowy. Głęboki wdech i wypuść go. Całkowicie, w 100% uwolniłam wszystkie energie, które spowodowały ten ból. Wdech i wypuść. Jeżeli nie pomaga, to wstań sobie. Czy pomogło? Na 90% pomogło. Jeszcze raz spróbujemy. Tak, namierzałam emocje, uwolniłam, chcę kończyć. Uwolniłam niegodna, która spowodowała ten ból. Wdech, wypuść. I jeśli, taka uwaga do wszystkich, możecie wychodzić z tego bólu. Czyli głaszczemy się po głowie i chodzimy po pokoju i zostawiamy wodę. I zostawiamy go za sobą. Wodę, bo woda bardzo pomaga i nawodnienie tak, czasami jest potrzebne. Tak, więc jeśli kogokolwiek, cokolwiek ma jakieś sensacje, to zostawiamy te sensacje za sobą i je wydychamy. Już bieganie, bieganie Wam też pomaga, bo widziałam, że biegacie. Czy to też jest, czy to już jest coś, co robicie po prostu dla siebie gdzieś tam z innych powodów? Wiesz co, no bieganie i ruch fizyczny jest w ogóle potrzebny, żeby rozkręcać kocioł energetyczny i odrywa nas też od takiej codzienności, uziemia i w ogóle sport, namawiamy ludzi w ogóle do sportu, do biegania, do ruchu, do spacerów, do czegokolwiek, byleby, wiesz, coś się działo, żeby nie osiadać. Bieganie jest cudowne, cudowne. Mogę jeszcze jedną historię powiedzieć. 5 kilometrów przebiegliśmy z Danielem i też staramy się biegać. Ja też tu wszystkim powtarzam, że to jest na głowę wspaniałe w ogóle. Mhm. Też wspaniałe, że to jest za darmo i że można po prostu pobiec. Bardzo oczyszcza przestrzeń energetyczną. Tak. No dobra, strasznie Wam dziękuję. Nie chcę mi się tego kończyć w ogóle, ale już tak trwa i trwa i trwa. Będę oznaczać jeszcze Marka i Darka i patrzcie, cały czas mówię Marek i Marka i Darka. Niektórzy mówią o nas po prostu Marek, wiesz? Marek. Bardzo Wam dziękuję za to wszystko i widzimy się na warsztatach na pewno. Trzymam Was za słowo. Cieszę się, że Wam się podobało i że podobnie jak ja macie odczucia. Chociaż na początku było, że to jakieś w ogóle krajzole, ale tu już nie ma w ogóle, rozumiesz, że 100% wszyscy jadą na ten, na warsztaty. Z wami. Dobrze, znajdziemy coś w Warszawie. Ola, jak będziesz tego odsłuchiwała, to też dziękuję za połączenie tej tutaj. Zapraszamy. Tak. Was żegnam i dziękuję. Do widzenia. Wszystkim Wam życzę, kochani, pięknego. Miło, niezmiernie miło. Bardzo dziękuję. Cudowne spotkanie. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy. Aloha. Do zobaczenia. Aloha. Aloha.